Oto lista aplikacji, które są prawdziwymi ukrytymi skarbami na macOSie. O istnieniu niektórych z nich pewnie nigdy nie słyszałeś, ale mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki korzystasz ze swojego komputera. Jeśli chcesz odkryć funkcje, które mogą usprawnić Twoją pracę, poprawić produktywność, a może nawet odblokować zupełnie nowe możliwości, zostań do końca tego filmu. Zaskoczę cię narzędziami, które mogą zrobić różnicę. I pierwszą aplikacją jest aplikacja itsikal. Jest to darmowa aplikacja, dzięki której tutaj w górnym rogu na pasku będziecie mieli dostęp, szybki dostęp do Waszego kalendarza i klikając dwa razy bardzo szybko możecie dodać nowe wydarzenie, wybrać kalendarz, do którego ma być dopisany, ustawić czas rozpoczęcia, czas zakończenia, alarmy i tak Także tutaj poniżej od razu mamy szybki podgląd wszystkich naszych aktualnych zadań i wydarzeń, które sobie zapisaliśmy w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Także polecam Wam wejść w zębatkę, w ustawienia i tutaj w zakład General, możemy wybrać kalendarze, które są dostępne, możemy także wybrać, ile dni wyświetla się w tej liście rozwijanej tutaj poniżej, możemy także zmienić wygląd tutaj ikonki u góry, zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę, wybrać podświetlone dni tygodnia. No, i parę innych rzeczy. Kolejna świetna aplikacja, również darmowa, nazywa się Only Switch. Linka do niej znajdziecie w opisie pod filmem. I po instalacji Only Switch pojawia się u góry taka ikonka. Tutaj wszystkie te funkcje są konfigurowalne, więc to są akurat moje wybrane. Między innymi mamy timer Pomodoro, jeżeli ktoś używa tej techniki. Możemy sobie włączyć szybkie notatki. Czyli taka pływająca notatka, dzięki której możecie sobie coś szybko zapisać, skopiować. Możemy wysunąć szybko dyski, zapobiegać usypianiu komputera, włączyć wygaszacz, ukryć na przykład doka, górny pasek czy ikony z pulpitu. To jest bardzo przydatne, na przykład przy nagrywaniu. Tutoriali. I do tego mamy jeszcze kilkanaście innych funkcji, między innymi nawet możemy sobie tutaj zainstalować radio. Wszystkie te funkcje konfigurujemy, wchodząc w zębatkę, i tutaj zobaczcie, mamy naprawdę masę możliwości dostosowania tej aplikacji. I to, co jest najfajniejsze, to ona jest całkowicie za darmo, więc możecie naprawdę z niej dużo skorzystać. I także dzięki tej aplikacji klikając prawym przyciskiem wchodzimy w edycję widgetów, wpiszemy Only Switch. Przeciągniemy na pulpit. Wybierzemy sobie tutaj odpowiednią akcję, na przykład Keep Awake, czyli nie usypiaj naszego komputera. Klikamy Gotowe. I w tym momencie klikamy sobie i nasz komputer nie będzie usypiany. Albo możemy sobie dodać jeszcze inną akcję, na przykład Ukryj wszystkie ikony na pulpicie. Klikamy Gotowe. Proszę bardzo. Kolejna genialna aplikacja to Photomil. Dzięki tej aplikacji seryjnie możecie pracować nad dużą ilością zdjęć. Najważniejsze rzeczy, z których korzystam, to oczywiście zmiana formatu. Jeżeli potrzebuję przekonwertować dużą liczbę zdjęć, mogę dodać seryjnie do wszystkich zdjęć znaczki wodne, zmienić metadane, czyli opis plików, i to, co najważniejsze w sumie dla mnie, to oczywiście zmiana wielkości. Jeżeli potrzebuję na przykład pomniejszyć 1000 zdjęć, to ta aplikacja robi to bez problemów. I aplikacja działa w bardzo prosty sposób. Po uruchomieniu pojawia nam się takie okienko. Wystarczy, że zaznaczymy w Finderze jakieś pliki, przesuniemy tutaj. I zobaczcie, mamy dzięki temu możliwość podglądania tych wszystkich zdjęć, podwójnie klikając pojawia nam się zdjęcie. Oczywiście mamy wszystkie informacje po prawej stronie. Możemy tutaj edytować metadane, wpisując odpowiednie rzeczy. Możemy to oczywiście robić seryjnie, więc możecie zaznaczyć kilkanaście zdjęć i w kilkunastu zdjęciach ustawiać różne rzeczy. Po otwarciu tych plików możemy je zaznaczyć, kliknąć konwert i tutaj po prawej stronie mamy możliwości konwersji. Przede wszystkim, tak jak Wam mówię, możemy zmienić format pliku, przestrzeń kolorów, możemy także zmienić jakość plików, dzięki czemu na przykład możemy zmniejszyć rozmiar. Możemy także zmienić nazwę, klikając Edit. Możemy sobie wybrać różnego rodzaju szablony, stworzyć swoje. Także mamy możliwość skalowania, czyli dzięki temu możemy zmniejszyć także wielkość tych plików. I do zdjęć możemy dodawać także znaczek wodny. Mamy też opcję wsadzania tagów, czyli informacji, które są sczytywane z każdego zdjęcia z metadanych. To jest bardzo przydatna funkcja. Możemy oczywiście konfigurować wygląd naszego znaczka wodnego, miejsce. Dodać różnego rodzaju efekty, m.in. Rotation, Stroke, shadow, po to, żeby to po prostu ładniej wyglądało. I oczywiście znaczek wodny to nie musi być tylko napis. Jeżeli klikniecie sobie tutaj w akcję, to macie jeszcze więcej dostępnych rzeczy, dzięki którym wsadowo możecie przerabiać bardzo dużą ilość zdjęć, i w znaczkach wodnych także możecie dodać m.in. QR koda, albo nawet obrazek, czyli Wasze logo. Następnie mamy przegenialną aplikację PDF Gear, która jest całkowicie darmową aplikacją, a ma naprawdę bardzo dużo funkcji. Między innymi możecie podpisywać wasze dokumenty, edytować je, zarządzać nimi i konwertować na różnego rodzaju formaty i wiele, wiele innych funkcji ma ta aplikacja. Także gorąco polecam wam ją zainstalować i już wam pokazuję, jak ona działa. Po otwarciu aplikacji, oczywiście, warto sobie wrzucić. Jakiegoś PDF-a, otwiera nam się okienko i tutaj mamy już dostęp do wszystkich narzędzi. Przede wszystkim możemy przeglądać każdą ze stron. Możemy tutaj u góry wybrać fill and sign, czyli dopisać jakieś notatki, możemy dodać jakieś zdjęcie. Także tutaj po lewej stronie mamy możliwość robienia zakładek, dodatkowych notatek w PDF-ie. Możemy także podpisać naszego PDF-a. Możemy przeglądać Wszystkie strony możemy je rozdzielić albo połączyć. Możemy także konwertować naszego PDF na inne formaty, ewentualnie z formatów typu Word, Excel, PowerPoint czy ze zdjęć możemy robić PDF-y. No i oczywiście możemy zabezpieczyć naszego PDF-a. To co jest także fajne, to PDF Gear, jeżeli klikniecie sobie tutaj w tą czerwoną ikonkę w prawym dolnym rogu, ma także zaimplementowane funkcje z czata GPT, czyli po prostu możecie porozmawiać z czatem GPT i na przykład poprosić go, żeby wam szybko podsumował tego PDF-a. Kolejna aplikacja to Screen Studio, aplikacja, którą polecił mi Tomek Guzik która robi niesamowite nagrania ekranu. Przede wszystkim, jeżeli chcecie szybko i ładnie nagrać swój ekran z widokiem kamery, to ta aplikacja zrobi to naprawdę fantastycznie. Jest to aplikacja płatna, ale jednorazowo także w zupełności wydaje mi się, że jest warta wspomnienia tutaj. Po uruchomieniu tej aplikacji tutaj na dole pojawiają Wam się opcje, które macie dostępne. Możecie nagrać ekran, okno, obszar. Podłączone urządzenie z iOS-em, czyli iPhone'a, iPada przez USB, bardzo fajna opcja. Możecie wybrać sobie kamerę, mikrofon oraz czy nagrywamy nasze systemowe audio. Teraz nagram sobie szybko krótki tutorial po to, żeby wam pokazać jak Screen Studio działa. I zobaczcie, po zakończeniu nagrywania Praktycznie jest gotowy film, ponieważ mamy dodaną kamerkę już w rogu ekranu. Zrobione są wstępne animacje, dzięki czemu jakby obraz podąża za ruchem myszki, za tym co pokazujemy, więc możemy sobie naprawdę już. Praktycznie wygenerować gotowy film, ale to, co jest najfajniejsze w tej aplikacji, to oczywiście możliwość dostosowania wszystkiego. To, co możemy zrobić w tej aplikacji, to oczywiście tutaj jedziemy sobie na timeline, możemy plusem dodawać zbliżenia. Klikamy sobie na tym, zmieniamy zoom, wybieramy opcję manual i tutaj wybieramy. Gdzie ma ten zoom się odbywać? Dodatkowo, pod spodem od razu wyświetlają nam się wszystkie przyciski, które wciskamy. Wystarczy, że przejdziemy sobie tutaj do zakładki Keyboard Shortcuts w prawym górnym rogu, a następnie zaznaczymy wyświetlanie tych wszystkich przycisków, które wciskamy. I wszystko to, co wpisujemy, to, co wciskamy, jakieś skróty klawiaturowe, nasz widz może od razu widzieć, więc nie musimy tego dodatkowo tłumaczyć w filmie. Oprócz tego, oczywiście, mamy opcję Background, i tutaj możemy sobie troszkę zmniejszyć ten obraz po to, żeby dodać jakieś tło, po prostu wygląda to lepiej. Do tego mamy możliwość zmiany wielkości kursora, możemy także sterować wielkością kamery, jej zaokrągleniem oraz pozycją, co jest najważniejsze w sumie po to, żeby umieścić ją w dobrym miejscu no i mamy także zakładkę animacje tutaj możemy zmniejszać lub zwiększać różnego rodzaju efekty towarzyszące szczególnie tym efektom zbliżania i oddalania i kolejna aplikacja to aplikacja Transnomino jest to takie proste narzędzie w obsłudze do zmiany nazwy wielu plików jednocześnie na Macu, pozwala po prostu szybko zmienić tekst w nazwach, dodać coś na początku lub na końcu pliku numerować je, usuwać niepotrzebne znaki oraz zmieniać wielkość liter, teraz wrzućmy sobie kilka plików do tej aplikacji możemy sobie na przykład zmienić numerację, i tutaj wystarczy, że wybierzemy sobie ilość cyfr, która ma być dopisywana. Zobaczcie, tutaj mamy wynik naszej transformacji. Od 1 do 10 zostaną ponumerowane nasze pliki. Możemy oczywiście włączyć resetowanie, na przykład będzie odliczane do 5, załóżmy. I będzie resetowana numeracja od nowa, więc funkcji jest naprawdę dużo, ale załóżmy, że chcielibyśmy ponumerować nasze pliki. Dodatkowo to, co Wam wspominałem, to aplikacja umożliwia nakładanie różnych akcji. Wystarczy, że klikniemy sobie plusem i załóżmy, że chcielibyśmy obciąć resztę tych naszych, właśnie cyferek, żeby nie było tych starych nazw. To, co musimy zrobić, to oczywiście wybrać sobie opcję trim i pierwsze co, to musimy oczywiście wybrać offset. Czyli, żeby pierwszych czterech znaków nie obcinało, a następnie wybieramy, które znaki na końcu do którego miejsca mają być obcinane, i zobaczcie, te nazwy nam po prostu skracają się, zostają tylko cyfry i rozszerzenia. Teraz wystarczy, że klikniemy sobie Rename, i w tym momencie Mamy zmienione nazwy naszych plików. Kolejna aplikacja to Pixelmator Pro. Aplikacja, która jest genialna, ponieważ może Wam zastąpić spokojnie Photoshopa. Obrobicie w niej zdjęcia. Zrobicie projekty graficzne i o wiele, wiele więcej. I popatrzcie, ile dostępnych z miejsca mamy szablonów zaraz po otwarciu Pixel Pro. Mamy szablony pod social media, pod druki, pod filmy i wiele, wiele innych, między innymi nawet pod CV, więc możecie od razu skorzystać z nich i uzupełnić sobie. I zacznijmy sobie od prostej rzeczy, wybierzmy sobie jakiekolwiek zdjęcie. Tutaj po lewej stronie mamy, tak jak w Photoshopie, dostępne warstwy, więc. Może Możemy sobie nakładać różnego rodzaju teksty, grafiki, loga itd. i swobodnie nimi manipulować. Po prawej stronie natomiast mamy narzędzia, z których możemy skorzystać. Pierwsze, co możemy na przykład zrobić, upscaling, czyli wykorzystać sztuczną inteligencję, po to, żeby polepszyć jakość tego zdjęcia. I zobaczcie tutaj po lewej stronie mamy zdjęcie przed i zdjęcie po. dodało. Troszkę pikseli i mamy od razu ostrzejsze ujęcie. Kolejna ciekawa funkcja. Jednym kliknięciem możemy wyciąć nasz obiekt z tła. Następnie tutaj po prawej stronie mamy dostępny pasek narzędzi. Możemy sobie oczywiście sterować ekspozycją, czyli podjaśniać, ściemniać, odzyskiwać jasne obszary, podjaśniać cienie i wiele, wiele innych rzeczy, które po prostu sprawią, że Wasze zdjęcia czy pliki będą po prostu ładniejsze. To jest naprawdę bardzo zaawansowane narzędzie. Mamy także. Dostęp, między innymi do krzywych. Możemy naprawdę bardzo wiele rzeczy tutaj zrobić. Mamy także narzędzia, dzięki którym możemy wprowadzić od razu predefiniowane efekty. Mamy także możliwość, oczywiście, rysowania różnych rzeczy. Jest bardzo dużo różnych pędzli zupełnie jak w Photoshopie, więc możecie się tutaj naprawdę wykazać graficznie i zaletą tej aplikacji jest to, że ona otwiera także pliki PSD wprost z Photoshopa, więc wszystkie warstwy, które mieliśmy ustawione w Photoshopie, tak samo tutaj możemy widzieć. To co jest najfajniejsze, to oczywiście na przykład zaznaczając warstwę tła, możemy sobie przejść tutaj po prawej stronie do narzędzia, obniżyć jego jasność. Możemy sobie kliknąć na szczałkę i na przykład odznaczyć, bo jej już nie potrzebujemy. Możemy zmienić sobie tekst, który tutaj jest, na roadcastera. Bez problemu, także z wszystkimi tymi rzeczami pracujemy zupełnie jak w Photoshopie. Także jeżeli mamy maski, one tak samo działają. Zobaczcie, mamy wszystko tutaj dostępne. No i ta aplikacja także czyta pliki RAW. Czyli surowe pliki z aparatu dające najwyższą jakość, dzięki temu możecie m.in. ustawić sobie balans bieli, bardziej podkręcić Wasze zdjęcia, odzyskać więcej informacji, na przykład z przepaleń, podjaśnić cienie i wiele, wiele innych rzeczy naprawdę tutaj ta aplikacja oferuje bardzo dużo, to jest taki kombajn łączący w sobie zalety Photoshopa i Lightrooma. A teraz koniecznie zobacz ten film na temat dziesięciu najlepszych aplikacji na MacBooka, których używam praktycznie cały czas.